Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący kontroli wizualnej danych numerycznego modelu terenu. Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Kontrola wizualna jakości numerycznego modelu terenu obejmuje weryfikację pod kątem m.in. błędnej klasyfikacji punktów LiDAR użytych do generowania numerycznego modelu terenu, nieusunięcia obiektów nietrwałych, takich jak stogi słomy czy też pryzmy z numerycznego modelu terenu, braku ciągłości obszarowej danych numerycznego modelu terenu, wynikających np. z różnic pomiędzy stykami bloków LiDAR, jak również błędów generowania numerycznego modelu terenu. Ćwiczenie zostanie wykonane w bezpłatnych programach QGIS i Fugro Viewer. Celem ćwiczenia jest czytanie i wizualizacja modelu NMT oraz wykonanie jego kontroli wizualnej we wskazanych miejscach. Dodatkowo wybrany błąd zostanie przeanalizowany na chmurze punktów ALS. Dane wczytane do QGIS-a to m.in. model numeryczny terenu, pusta warstwa wektorowa o nazwie wskazania, na której będą zaznaczone potencjalne błędy, a także warstwa o nazwie wady NMT, która już zawiera zaznaczone wszystkie błędy występujące na tym modelu. Aby sprawdzić przykładowe błędy, wyświetlę tabelę atrybutów wad NMT, nacisnę prawym klawiszem myszy, otworzę tabelę atrybutów i wybiorę przykładowy błąd, na przykład obiekty inżynieryjne włączone do NMT. Naciskam na ten błąd i za pomocą lupy przybliżę się do wskazanego błędu. Usunę z zaznaczania wybrany błąd. Najprawdopodobniej jest to obiekt inżynieryjny, most lub wiadukt włączony do numerycznego modelu terenu. Taki błąd można sprawdzić na chmurze punktów, czy jest on poprawnie zaznaczony, czy rzeczywiście znajduje się tam wiadukt lub most i powinien zostać usunięty z gruntu. Inny typ błędu to piki wysokościowe. Przybliżę się do kolejnego błędu, odznaczę go. Jest tutaj potencjalny pik wysokościowy oznaczony czerwoną ramką. Powyżej znajduje się drugi błąd. Również takie błędy można sprawdzić na chmurze punktów. W celu lepszego odczytywania błędów i ich interpretacji można także dodać np. relief cieniowany do QGIS-a. Utworzę więc relief, raster, analiza, numeryczny model terenu. Raster zostanie utworzony z numerycznego terenu. Plik wynikowy, wpiszę nazwę cień. Generuję cień, parametry zostawię bez zmian. Po naciśnięciu OK powinna zostać wygenerowana nowa warstwa, która pomoże mi w wizualizacji danych. Układ współrzędnych taki sam jak pozostałe dane. Po naciśnięciu OK. OK. Zamykam numeryczny model terenu. Przeniosę teraz cień poniżej numerycznego modelu terenu, a numerycznemu modelowi terenu poprzez dwukrotne kliknięcie na warstwie przezroczystość, nadam przezroczystość pomiędzy 20 a 30%. Zastosuj. OK. Model teraz został uwypuklony. Doskonale widać, gdzie są zagłębienia, gdzie są obiekty wystające ponad teren. Znacznie to ułatwia interpretację błędów lub też znalezienie ponownych miejsc do interpretacji, do sprawdzenia na chmurze punktów. Tutaj na przykład wskażę ten błąd na warstwie wady NMT, wyselekcjonuję błąd, naciskam na niego, przywołam tabelę atrybutów,
Jest to błąd obiekty nietrwałe łączone do NMT. Najprawdopodobniej są to stoki siana, które pozostały na numerycznym modelu terenu. Powiększę zakres do całej warstwy numerycznego modelu terenu. Klikam prawym klawiszem na nazwie Powiększ do warstwy. Przybliżę się do pierwszego błędu scrollem myszy i wygaszę na razie wady NMT. Na warstwie wskazania spróbuję sama obrysować ten błąd jako potencjalna wada numerycznego modelu terenu. Włączam na pasku tryb edycji i wybieram Dodaj obiekt. Obrysowuję obiekt, wskazuję po kolei punkty naokoło i prawym klawiszem myszy kończę rysowanie. Następnie wprowadzam ID, ponieważ na tej warstwie wskazania nie ma żadnych wcześniej obrysowanych błędów, jest to pusta warstwa, piszę numer 1, a jako CAD wady wpiszę obiekty inżynieryjne włączone do NMT. Komentarz pozostawię bez zmian. Po naciśnięciu OK zostanie dodany nowy obrys. Aby zapisać go, można wyłączyć tryb edycji i nacisnąć Zachowaj. Aby upewnić się, że jest to obiekt inżynieryjny, że powinien znajdować się on na warstwie budynków, w programie Fugro Viewer sprawdzę na chmurze punktów, czy jest to faktycznie obiekt inżynieryjny. Wczytam chmurę punktów, File, Open LiDAR Files, czytam dwie pierwsze chmury, otworzę je. Teraz wszystkie dane po kolei wczytują się do programu. Za chwilkę zostanie zwizualizowana chmura punktów, na której zidentyfikuję pierwszy wskazany błąd. Mogę sprawdzić, czy na pewno wczytały się dwa pliki, Color Points by File. Wrócę do wyświetlania po wysokości, przybliżę się do lewego górnego rogu przez lupkę, tam gdzie znajduje się potencjalny błąd. Klikam i narysuję narzędziem Profile Tool przekrój. Narysuję go wzdłuż mostu, wskazuję początek, koniec i szerokość. Tworzy się w nowym oknie i wygląda na to, że punkty zostały źle zaklasyfikowane, powinny znajdować się na warstwie budynków. Teraz natomiast znajdują się na warstwie gruntu oznaczonej kolorem różowym. Na górze w profilu jest wyświetlona chmura punktów po kolorach klas. Taki błąd powinien zostać usunięty. Można jeszcze włączyć okno 3D, które również pomoże w interpretacji. Przybliżę się w oknie 3D do obiektu. Tak, jest to most, powinien być na klasie budynków. W ćwiczeniu pokazałam Państwu, na czym polega wizualna ocena numerycznego modelu terenu pod kątem możliwych do wystąpienia wad produktu. W programie QGIS, a następnie w Fugro Viewer przeanalizowałam błędy zapisane w pliku Shape. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.